Dziś w Krośnie rozpoczęły się obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu. Przez cały tydzień w 38 miastach i miejscowościach naszego regionu będą odbywać się spotkania z osobami, które przeżyły koszmar Holokaustu oraz ich rodzinami. Dni Pamięci mają przede wszystkim uświadomić mieszkańcom naszego województwa prawdę o zagładzie Żydów podczas II wojny światowej. W ramach obchodów odbędzie się również szereg wydarzeń opisujących historię i kulturę Żydów. Krośnieńskie Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu rozpoczął Kadisz, czyli modlitwa za zmarłych Żydów. Odmówiono ją na miejscowym Kirkucie, gdzie chowano pierwsze ofiary hitlerowskich zbrodni na żydowskich mieszkańcach miasta. Dla Malki Shahandoron, dziecka ocalałej z zagłady rymanowskiej Żydówki, Holokaust nie przerwał więzi z Polską. Co mnie łączy, są ludzie i miłość. Dwie rzeczy. Ja czuję miłość polską, ja nie czuję antysemityzmu wcale. A nie wiem, na co mówią ludzie, że jest tutaj antysemityzm. Ja nie czuję tu. Ja czuję, że mnie lubią tu. Kwiaty złożono też na krośnieńskiej Starówce, w miejscu, w którym 75 lat temu Niemcy utworzyli getto. Przed wojną społeczność żydowska w Krośnie liczyła około 2,5 tysiąca osób. Stanowiła niemal 20% mniejszość. Prawie wszyscy zginęli w komorach gazowych Auschwitz-Birkenau. To nie tylko wymordowano ludzi, to zamordowano także, bo tak to można nazwać, kulturę żydowską. A przenikanie tej kultury żydowskiej i polskiej, to my, mimo tego, że Żydów już nie ma, my mamy do dzisiaj. Z kolei na ulicznej wystawie fotografii można oglądać zdjęcia Andrzeja Czajkowskiego, który z rodzicami, Bronisławą i Szymonem, ukrywał w Zręcinie koło Krosna 9 Żydów. To było w tym domu, a właściwie w skrytce za oborą, opowiada Beata Zepp, spokrewniona z rodziną Czajkowskich. Pani Bronisława była osobą bardzo religijną i zawsze mówiła, że Bóg jest jeden dla wszystkich, a każdy niech pozostanie przy swoim wyznaniu. Czajkowscy ze Zręcina byli jednymi z pierwszych Polaków, którym w 1963 roku przyznano medale sprawiedliwych wśród narodów świata. W krośnieńskich uroczystościach uczestniczył również profesor Szymon Redlich, który ocalał z Holokaustu. Swoją historię opowiedział w filmie dokumentalnym Powroty Szymona. Ten film jest o moich powrotach do miejsc dzieciństwa. Na Ukrainie i w Polsce. Na Ukrainie to Brzeżany, niedaleko Lwowa, a w Polsce w powojennych latach żyliśmy w Łodzi. 4 lata żyliśmy w Łodzi i mam bardzo dobre wspomnienia z tej miejscowości. Film jest też próbą odpowiedzi na pytanie, jakie są dziś relacje między Polakami i Żydami. Uroczystości w Krośnie inaugurują 9. podkarpackie obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Dziś odbywają się one także w 8 innych miastach, m.in. w Rymanowie, Brzozowie, Mielcu i Ustrzykach Dolnych. Codziennie do 27 stycznia tragedia Holokaustu będzie wspominana kolejno w 37 miastach i miejscowościach Podkarpacia. Podsumowanie uroczystości odbędzie się w najbliższy piątek w Rzeszowie. Krosno, Marek Winiarski.